Na trzecim miejscu zakończyli zmagania piłkarze tęczy Humanit-Krosno-Odrzańskie w klasie okręgowej. W ostatnim meczu sezonu pokonali 4 do 3... LZS do Górzyn. Niestety dla piłkarzy z Krosna Odrzańskiego wygrała też ekipa budowlanych Lubsko, którzy w tym samym zapewnili sobie drugie miejsce w lidze. To właśnie budowlanie Lubsko jako druga drużyna awansowała do czwartej ligi. Dużo wcześniej ten awans zapewnił sobie zespół Odry Bytom Odrzański. Krośnieńska tęcza zmagania w klasie okręgowej w sezonie 21-22 kończy więc na trzecim miejscu, choć niemal do samego końca piłkarze walczyli o awans. Ale niestety musieli obejść się smakiem. Ostatni raz w tym sezonie rzucamy okiem na ligową tabelę. Mistrzem okręgówki zostaje Odraby to Modrzański z dorobkiem 82 punktów. Drugie miejsce 21 punktów za liderem, ale o dwa punkty więcej od tęczy. Dla budowlanych Lubsko. Multikolore skończą na trzecim miejscu 18 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek. Razem 59 punktów, 73 bramki zdobyte, 45 straconych. Teraz piłkarzy czeka przerwa w rozgrywkach, by już niedługo rozpocząć przygotowania do sezonu 22-23.